Hej, witajcie. W podsumowaniu roku 2020 na kanale PKP Inne Pociągi powiem wam wszystko, co się działo w tym roku. Ten rok był rokiem początkującym ten kanał. Wszystko się rodziło w tym roku. I w ogóle cały kanał się narodził w 2020 roku. Zdobyłem tutaj 130 subskrypcji, co 30 ileś tam subskrypcji podczas tego roku. Ale to nie koniec, bo jeszcze będziemy mieli 2021, 2022, ale przechodzimy do podsumowania. 1. Założenie kanału, pierwsze 3 filmy. No i tak, chyba 11 marca 2020 roku, jeśli się nie mylę, bo nie mam nigdzie tu pokazane, nagrałem pierwszy film na kanale PKP Inne Pociągi i założyłem kanał. Jednak kanał PKP Inne Pociągi został założony dopiero 12 marca. A dlaczego? A to dlatego, bo na początku założyłem jakiś inny kanał PKP i inne pociągi, chyba nawet zmieniłem nazwę. Miałem jakiś inny kanał niepotrzebny, to zmieniłem mu nazwę, ale on się jakoś nie wczytywał na przeglądarce, więc założyłem inny kanał. No i ten, i pamiętam, że pierwszy film to był jakiś przynobus na stacji Kresny Staw Fabryczny, na przystanku kolejowym, to jeszcze stacja pisałem. No i to był pierwszy film, mam do niego niezły sentyment. Drugi film na Wólce Orłowskiej, test szynobusu i trzeci film w Rejowcu. No i to były takie trzy filmy. Chyba ten trzeci mi się najbardziej podobał, pamiętam ten na początku kanału. No i przechodzimy do kolejnego punktu. 2. Miesięczna przerwa. No i tak, mało osób pewnie wie, że później sobie zrobiłem taką przerwę od chyba któregoś tam marca, bo w 3 dni wstawiłem 3 odcinki. I zrobiłem sobie przerwę do chyba 8 kwietnia, coś takiego. Do początku kwietnia zrobiłem sobie przerwę, pamiętam. No i nic nie nagrywałem. Znaczy, nagrywałem podczas tego czasu, ale nic nie wstawiałem, dlatego bo trochę nie chciałem tego kanału. No ale już trochę mnie coś skłoniło, żeby coś wstawić później. Wstawiłem pierwszy film. Pierwszy film jest taki z mojej wycieczki do Lublina, w takiej jeszcze przed początku kanału. No i przechodzimy do kolejnego punktu. 3. Pierwszy odcinek ze zwiedzania przystanków kolejowych. No i tak, pierwszy odcinek ze zwiedzania przystanków kolejowych. Zawadówka. Powiem wam szczerze, że pierwszy odcinek nie był z Zawadówki, co nagrałem, tylko podczas tej przerwy go nagrałem. Ale nie wstawiłem go i może kiedyś wam go wstawię, zmontuję go, bo tam była powiedziana taka prywatna rzecz, której wam nie mogę powiedzieć. No i ten. No i pierwszy odcinek to była Zawadówka. Drugi odcinek to był Krasnyca Fabryczny, trochę się nie ten. Nie udał, bo się coś uciął jak go stawiłem, ale później go naprawiłem i wstawiłem go jakieś parę miesięcy później. No i tak to wyglądało, więc przechodzimy do następnego punktu. 4. Pierwszy unboxing na kanale. No tak, pierwszy unboxing. To była rzecz dosyć fajna. Pamiętam, że zamówiłem sobie model Pendolino. No i właśnie go wtedy opakowywałem przy tym unboxingu. No ale niestety on mi się tam nie udał i miałem wam pokazać go skończonego, ale wam nie pokażę go już chyba nigdy, bo coś tam się udało troszkę. Niektóre wagony, ale no tak to się zepsuł, no i zakup troszkę nieudany, ale przechodzimy do następnego punktu. 5. Nowa seria na kanale Wielkie Polskie Dworce Kolejowe. No tak, nowa seria z Wielkich Polskich Dworców Kolejowych. Pamiętam, że to był pierwszy film, to był z Chełma, z dworca w Chełmie. Wiem, że to nie jest jakiś duży dworc, ale wtedy naprawdę doceniałem wszystko, jakieś największe rzeczy i po prostu to wstawiłem do wielkich dworców. Nie wiem, jakbym to teraz zrobił, pewnie też, ale nie wiem. Ale jest to w wielkich dworcach. Nagrałem Chełm, dosyć fajny odcinek. Pamiętam, jak się przestraszyłem gongu, bo myślałem, że to jest jakiś alarm czy coś tam. Na początku to powiedział Welcome to Chełm. No i to był fajny film, może wam go wstawię, jakąś adnotację dam wam, czy coś, ale nie jestem jeszcze pewien. No i przechodzimy do następnego punktu. 6. Seria ze zwiedzania przystanków kolejowych zmienia nazwę na Małe Stacje. No tak, ta seria zmieniła nazwę, pamiętam to, przy Biskupicach Lubelskich inaczej wstawiłem film o innej nazwie, Małe Stacje. Ale ten...
Wtedy właśnie przy tych biskupicach lubelskich, gdy właśnie miałem, wstawiłem też odcinek, gdzie po raz pierwszy na kanale jechałem pociągiem. To był też fajny odcinek, trochę się stresowałem, bo przed tym odcinkiem długo nie jeździłem pociągiem. No i po prostu ten. Fajnie było jak ten, jak właśnie jechałem. No, to było, że jechałem. Dobrze to wspominam nawet, ale inne wycieczki były lepsze. Pamiętam, możecie zobaczyć tą wycieczkę, może wam dam jakieś adnotacje czy coś. No i przechodzimy do kolejnego punktu. 7. Pierwszy film z autobusem. No tak, pamiętam to, jak pojechałem do Janowca i ten, nagrałem sobie autobus 17 do Puław. To nie był jakiś coś najlepszego na kanale, ale o tym też warto wspomnieć. Na początku to miał być odcinek z serii Autobusy, nawet tak napisałem, ale seria owa nigdy nie powstała. No i co tu się opowiadać, przechodzi do następnego punktu. Drugi odcinek z serii Wielkie Polskie Dworce Kolejowe i pierwszy przejazd pociągiem pośpiesznym. No tak, pamiętam jak wtedy bardzo lał deszcz, pamiętam to. No i pojechałem do Lubartowa na wycieczkę przed 1 czerwca. No i ten, bardzo padało wtedy, to była jedna z moich najlepszych wycieczek tych kanałowych. No i ten, drugi był odcinek serii Wielkie Polskie Dworce Kolejowe w Lublinie. No trochę mi nie wyszło, bo nie pokazałem wszystkich miejsc, jeszcze wtedy nie pokazałem peronów. No ale i później pojechałem, pierwszy przejazd pociągiem pośpiesznym był na kanale. I nagrałem taką pierwszą taką miniserię przejścia przez skład i ten, i jeszcze takie filmiki z przedziałów. Wiecie o co chodzi, chyba parę takich filmów nagrałem. No i przechodzimy do następnego. A jeszcze warto wspomnieć, że wróciłem szynobusem strażakiem od Newaga. 9. Pierwsze odcinki z Warszawy i okolic. No tak, pamiętam jak pojechałem do Warszawy, jak ja się cieszyłem, że mogę wreszcie nagrać ten, coś poza województwem lubelskim. No, po prostu super było. No, a tak to nagrałem parę filmów tam z Otwocka, no i oczywiście z Warszawy. Nagrałem Dworzec Centralny film, który jest obecnie popularniejszym filmem na kanale. Ma ponad 1100 wyświetleń chyba, czy 1001, nie wiem. Na pewno ponad 1000. No i ten. No i nagrałem też pierwszy, seria Stacji Metra też zadebiutowała, chyba to się mówi zadebiutowała, na pewno była nową serią. No i było dosyć fajnie, parę SKM-ek tam nagrałem. Ze średnicówki, znaczy nie ze średnicówki, tylko z tego, z linii otwockiej filmy nagrałem. No i widzimy się w następnym punkcie. 10. Druga wycieczka TL-ką. Tak, drugi raz pojechałem TL-ką. To było chyba z Chełma do Trawnik i z Trawnik do Chełma jechałem pociągiem takim osobowym. Regio, to był taki nowoczesny Regio. Później ich trochę nie lubiłem, a teraz jakoś, nie wiem, są mi nawet fajne pociągi. Tak, to on się nazywa N57 ALD, Alicja. No i nawet fajna była wycieczka, ale inna, ta Lubartowa nawet też była lepsza. No i przechodzimy do następnego punktu. 11. Wstawienie pozostałych filmów z Warszawy. O tym nie ma co się wypowiadać, ale wstawiłem parę filmów z Warszawy, bo pojechałem na wycieczkę z Otwocka do Warszawy, Miedzeszyn i z Warszawy Miedzeszyn do Otwocka. No i tam sobie postawiłem parę innych filmów. Nie wstawiłem jednego ostatniego, pamiętam. Chyba, nie wiem, no i coś takiego właśnie. To o tym nie ma co się wypowiadać, więc przechodzimy do następnego punktu. 12. Drugi wyjazd do Warszawy. Ale dużo tej Warszawy. Wtedy dużo odcinków z Warszawy bardzo byłem, ale pojechałem później do Warszawy znowu, ponagrywałem jakieś SKM-ki, jakieś autobusy, coś tam. No i nagrałem Warszawę Śródmieście, ale mi się ten film nie podoba, bo nagrałem tam tylko jakieś pociągi. No i ten. I nagrałem jeszcze. Nie nagrałem Poczekalni. Później nagrałem inny odcinek, ale to następnym razem. 13. Pierwszy odcinek z województwa podkarpackiego. To był trzeci wyjazd TL-ką i chyba pierwszy
że pojechałem telką w jedną i w drugą stronę. No i było nawet fajnie, znaczy nie wspominam tego jakoś najlepiej, ale było nawet fajnie. Pamiętam, że dlatego pierwszy odcinek z województwa podkarpackiego, bo może to jest bardzo blisko granicy lubelskiej, ale to jest za klików i tak już na Podkarpaciu jest, więc można to też zaliczyć. No i idziemy do następnego punktu. 14. Pierwszy odcinek z serii Dworce PKS. No, seria Dworce PKS. Pamiętam, jak nagrałem pierwszy odcinek. Już nie nagrałem za bardzo odcinków. To był pierwszy odcinek, to był z Lublina. Dużo pozytywnych komentarzy wtedy dostałem, że bardzo ładny film nagrałem. Wszyscy, niektórzy też pisali, że bardziej wolą PKP, ale nie o to chodzi. I drugi odcinek to był też z Dworca PKS Krasnystaw. Już nie był taki dobrze oceniany. No, ale przechodzimy do następnego punktu. 15. 50 subskrypcji! Tak, po 5 chyba miesiącach kanału, filmów nagrywania, tego wszystkiego, od marca do sierpnia, wreszcie zdobyłem 50 subskrypcji. To był mój cel. Na początku chyba sam myślałem, że będzie moim celem 100 czy 50, ale jednak było 50 i wtedy nagrałem specjal, nie wiem jak to się mówi, na 50 subskrypcji. Ostrzegałem dużo czy zawiadamiałem widzów o tym specjalu, jakieś, nie wiem. Parę, jakiś 1 czy 2 dni wcześniej, że będzie live specjalny na 50 subskrypcji. No i nagrałem, bo pokazałem wam miasto Piglinowice w Minecrafcie. Później udostępnię na Planet Minecraft, ale nie wiem, czy ta mapa w ogóle działa, tak tylko to taką udostępniłem. Pamiętam, że na 70 subskrypcji. No i ten. Widzimy się w kolejnym punkcie. 16. Pierwszy odcinek z Urywek. Tak, Urywki. To była dosyć trudna seria, dlatego, bo to było coś takiego, że wsiadam na stacji, wchodzę do pociągu, no i coś tam mówię o nim, no i zatrzymuję film, kolejna stacja wznajem, tak przez cały czas do mojego wysiadania. To było, nie wiedziałem, że aż takie ciężkie będzie, że te stacje musiałem wszystkie nagrywać, to po prostu, ojejku, męka już. No, będę takie filmy nagrywać, ale może bardziej z pośpiesznych, bo bardzo często musiałem te filmy wznawiać, bo to było z szynobusu. No i widzimy się w kolejnym punkcie. 17. Składanka autobusu. Tak, składanka autobusów na pętli Felin. No, to było nawet fajny odcinek, możecie go zobaczyć. Ale nie ma co o nim tak się opowiadać. Pamiętam, że nagrałem autobusy i też trolejbusa, ponieważ trolejbusach. Ach, to ja. No i tak, no i to chyba tyle z tego, znaczy nie z tego odcinka, tylko z tego punktu. No i przechodzimy do następnego. 18. Pierwszy odcinek z ED. Tutaj napisałem 191, ale z ED 161 i kolejny wyjazd do Warszawy. Jeszcze przed tym, gdy powiem wam o tym, no pomyliłem się, napisałem ED 191. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe, bo każdy odcinek się myli. Znaczy nie odcinek, tylko każdy człowiek się myli. No i pierwszy film z ED 161. Tak, no bardzo się cieszę, że mogę nagrać Darta. Najlepszy, bo jak poszedłem do Warsa bo dawno nie byłem, chyba byłem ostatni raz w Warsie wtedy. Ostatni raz właśnie teraz byłem wtedy we wrześniu, wtedy gdy jechałem tym pociągiem. A jeszcze wcześniej też w Darcie, gdy jechałem do Warszawy, to w lutym, więc dawno nie byłem wtedy w Warcie. No i filmy mi wyszły. Kolejny to był wyjazd do Warszawy. Nagrałem jakąś średnicówkę, poprawiony film z Warszawy, Śródmieście. I dobrze wspominam ten wyjazd. To był mój ostatni, jak na razie, wyjazd do Warszawy. I kolejny punkt. 19. Intro na kanale i zmiana nazwy serii Małe Stacje na Małe Stacje i Przystanki PKP. No, ja chciałem już intro na kanale mieć. No, ale teraz zastanawiacie się, czemu nie ma tego intro, bo to naprawdę bardzo spowalnia te odcinki moje. Nie to, że muszę czekać, aż to się montuje, to jest tego tak spowalnia te odcinki, po prostu mają słabszą jakość. No i intro na razie nie montuję, bo on po prostu nie chce. A tym małe stacje i przystanki PKP to dla mnie. Czy się zaczęły takie zmiany, właśnie taki powiew tego intra. Jaki wiecie, taka seria Małe Stacje trochę zmieniła swój klimat, ale jest nadal fajną serią. I przechodzimy do następnego. A, i jeszcze dlaczego zmieniłem nazwę? Po prostu pomyślałem, że Małe Stacje, że nie wszystko to są stacje, wszędzie stacja kolejowa. Pisałem na przykład taki przystaneczek kolejowy, wyobraźcie sobie to za stacją nazwać. Dla mnie to jest niefajne. Przechodzimy do kolejnego punktu.
20, 100 subskrypcji. No, 100 subskrypcji, mój cel, który chciałem mieć od marca, czyli nie wiem, od, nie wiem, chyba w październiku tam wiem, nieważne ile miesięcy, ale bardzo długo chciałem mieć te 50, znaczy nie 50, tylko 100 subskrypcji. No i nie zrobiłem jeszcze żadnego specjala, bo nie miałem pomysłu, ale teraz już mam pomysł na specjal i niedługo go zrobię. Jeszcze nie będę wam mówić, co to za specjal. No i przechodzimy do tego, następnego punktu. 21. Film z Krasnego Stawu. Tak, taki przewodnik po Krasnym Stawie. Miałem zostać na inny kanał, ale na tamtym kanale mam dwie subskrypcje, nawet nie chcę. Możecie wpadać w ciekawe miejsca, duże i małe, może wam dam jakąś adnotację czy coś. No i ten, ale nie będę chyba dawać adnotacji, wiecie co, będzie bez adnotacji film, się nie zawiedźcie. No i film z Krasnego Stawu to ten, był nawet fajny film, tylko że bardzo się zacina, bo jakąś muzyczkę dałem i, no wiecie, no i się zacina ten film, ale tam to co, jest bardzo fajny. No i przechodzimy do kolejnego punktu. 22. Ostatnia wycieczka pociągiem w 2020 roku. No tak. Ostatnia wycieczka, pamiętam, że była to wycieczka w dniu zmiany rozkładu jazdy i nagrałem pierwszego Lubuszanina w Minkowicach, pomykającego z Chełma do tego, do Zielonej Góry, czy tam Gorzowa, już nie pamiętam, no i czy tam Zbuszynka, nie wiem już, no i to był nawet fajny film, ale tak to fajna wycieczka naprawdę była, pamiętam, że pojechałem z Rejowca do Minkowic i z powrotem. Fajnie wtedy było, no i przechodził do następnego punktu. 23. Przedostatni film w 2020 roku. No, film z Zamościa. Pamiętam, nagrałem go parę dni temu. Chyba w to, w sobotę, nie, w niedzielę. No i wtedy pojechałem sobie tak do Zamościa. No i ten, nagrałem film Szynobusu i to jest taki pierwszy film, taki normalny na kanale, bo ten też jest taki normalny, taki podsumowujący, to wiecie. No i ten... I to jest ostatni punkt w tym odcinku. Chciałbym wam życzyć wesołego nowego roku. Ja tam życzeń nie chcę składać tam za bardzo, ale wesołego nowego roku, żeby był lepszy niż ten, bo ten nie był jakiś super. No i takie zakończenie teraz. W następnym roku też chciałam, żebyście byli razem ze mną na kanale, żeby było, nie wiem, 200 subskrypcji, czy nawet więcej, bo damy radę. Myślę, już mamy 130. No i to by było na tyle z tego odcinka i pa!